I tak jak często byłem pesymistą, tak w tej sytuacji jestem optymistą. Mamy tak naprawdę do czynienia z początkiem końca pandemii. Tymi słowami minister zdrowia zapowiedział początek luzowania obostrzeń w Polsce. Pierwsze zmiany weszły w życie już dzisiaj. Nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia o izolacji i kwarantannie została opublikowana. Rozpoczynamy wysyłkę 79 tysięcy SMS-ów informujących o jutrzejszym zwolnieniu z kwarantanny osób, które zostały na nią skierowane z racji kontaktu z zakażonym. Prawie 80 tysięcy osób zostało dziś zwolnione z kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną. Kolejne obostrzenia zostaną zdjęte od 15 lutego. Od tego dnia izolacja osób zakażonych będzie trwać 7, a nie jak do tej pory 10 dni. A dodatkowo kwarantanna domowników osoby zakażonej będzie trwać tyle czasu, ile izolacja osoby zakażonej. To jest oczywiście bardzo odważna deklaracja. Ale patrząc na charakterystykę przebiegu tej pandemii również w innych krajach, widzimy, że inne kraje, które przed nami odczuwały apogeum tej piątej fali, znoszą już w tej chwili restrykcje i to jest po prostu ten scenariusz, który nas czeka. I chociaż faktycznie wiele krajów europejskich zaczyna znosić restrykcje, to eksperci w Polsce zastanawiają się, czy decyzje podejmowane przez ministra zdrowia nie są pochopne. Ja nie bardzo rozumiem tej interpretacji obecnej sytuacji. Dla mnie określenie początek końca pandemii brzmi dosyć jak pewien oksymoron, którego ja nie rozumiem. Dzienna liczba zachorowań nadal utrzymuje się na poziomie 30 tysięcy. Jeszcze niespełna rok temu przy podobnych wynikach pandemii nakładano restrykcje na handel i usługi, a uczniowie wszystkich klas uczyli się zdalnie. Jest duże prawdopodobieństwo, że sprawa się obije o sąd. Niestety. Równocześnie ze znoszeniem obowiązku kwarantanny po zetknięciu z osobą zakażoną w życie wchodzi rozporządzenie ministra zdrowia o obowiązku szczepień medyków i studentów kierunków medycznych. Przychodzą do nas osoby, które mają świadomość obowiązkowych szczepień. Skoro zatem Ministerstwo Zdrowia wprowadziło obowiązek szczepień, jako uczelnia medyczna musimy go respektować. Od 1 marca w zajęciach na Uniwersytecie Medycznym będą mogli wziąć udział tylko studenci zaszczepieni, ozdrowieńcy lub osoby z orzeczeniem o przeciwwskazaniach do zaszczepienia. Sprzeciwiają się temu członkowie Poznańskiej Konfederacji. Cały czas do nas spływają podziękowania, że wzięliśmy się w obronę osób, które nie chcą utracić możliwości studiowania. Co jeszcze? Ja chciałem powiedzieć, że niedługo będziemy luzować restrykcje, luzować obostrzenia, a tak naprawdę na Uniwersytecie będzie przymus szczepień. Dyrektor Generalny Uniwersytetu Medycznego uspokaja, że poziom wyszczepienia wśród studentów jest na najwyższym poziomie w Polsce. Na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu zaszczepionych jest w tej chwili ponad 97% studentów. Jest to jeden z najwyższych wyników w Polsce, więc ten problem osób niezaszczepionych jest rzeczywiście niewielki. Te dane nie satysfakcjonują polityków Konfederacji, którzy obiecują wsparcie prawne wszystkim studentom, którzy nie będą chcieli się szczepić, a chcą kontynuować edukację na uczelni. Szczepienia nie wpływają na to, czy ktoś zakazi, czy nie. Tak? Zaszczepieni również te zakażenia zakażają inne osoby. Tak? A rozumiem, że założeniem tego w myśl ministra niedzielskiego szczytnego w cudzysłowie rozporządzenia było to, że osoby zaszczepione nie będą zarażały osób chorych w szpitalach, tak? Ale dobrze wiemy, że to tak nie działa. Jednak najważniejszym argumentem władz uczelni jest fakt, że studenci Uniwersytetu Medycznego tu przyszli medycy, którzy muszą być przygotowani na leczenie również pacjentów z koronawirusem, a szczepienie to najskuteczniejsza obrona przed wirusem. Sandra Wawrzyniak, Puls Dnia.